Witajcie moi drodzy, plusk wody, drewniane pomosty, piękne skały, cudowna pogoda, ładny klimat, piękna dolina. Gdzie możemy być? A jakże? Jesteśmy w rezerwacie Wąwóz Homole, którym kiedyś już tutaj byliśmy. Szliśmy wówczas na górę wysoką, co i dzisiaj mamy zamiar zrobić, ale wtedy skręciliśmy w lewo, przez Jaworzynę, Watrisko, Wierchliczkę, zeszliśmy do rezerwatu Białej Wody i wróciliśmy do Jaworek, robiąc taką pętlę. Dzisiaj troszeczkę inna trasa. Dzisiaj podjechaliśmy, kawałek podeszliśmy, a potem podjechaliśmy busem do miejscowości Jaworek. Tych Jaworek, które znajdują się tutaj za nami, w których znajduje się kościół, który niegdyś był cerkwią, ale to wszystko jest oczywiste i jasne. Przecież te wsie, które tutaj były zakładane, były pochodzenia Łemkowskiego. I ludność, która była w tych wsiach przed akcją Wisła, była wyznania grekokatolickiego. Dlatego i w Jaworkach, i w Szlachtowej znajdują się kościoły, które niegdyś były cerkwią. I ciągle w tych kościołach jest zachowany ikonostas. My natomiast wąwóz Homole o długości 1,2 km i wysokości między 12 a 20 metrów skały, które pokrywają tutejszy krajobraz. No i proszę Państwa, znowu docieramy. Koniec wąwozu, pięknego wąwozu, majestatycznego, zjawiskowego, tajemniczego. I mamy przed sobą skałkę, która nazywa się Kamienne Księgi, gdyż według legendy zapisane są dzieje ludzkie w nich do końca świata. Zresztą wyglądają jak właśnie takie księgi zostawione gdzieś w starej, zakurzonej bibliotece. Proszę Państwa, zaczynamy naszą piękną okrętkę od szczytu Lubania w Gorcach. Tam jest po prawej stronie widoczna taka ściana, którą chciałbym zdobyć zimą. Troszeczkę dalej widać Gorca. Tam też jest druga wieża widokowa. Tutaj mamy Judaszkę. Tutaj mamy skałkę. Ten maszt transmisyjny jest na przechybie. Obok znajduje się wielka przechyba. Potem mamy złomiste wierchy. Mamy Bukowinkę. Mamy Małą Radziejową. Radziejową, tam jest wieża widokowa. Potem taka dosyć głęboka przełęcz. Żłobki. Następnie jest Wielki Rogacz i Mały Rogacz. Właśnie na Wielkim Rogaczu kończy bieg Szlak Niebieski, o którym tyle mówiłem, którym zresztą dzisiaj też będziemy szli. To też jest ciekawe przecież, że ta trasa będzie łączyła pewne rzeczy z trasy z Oskarem w Nabrzance. No i tutaj mamy szczyty około 934-936 metrów nad poziomem morza. Te bliżej nas szczyty idą przez szlak żółty, natomiast tamte drugie idą szlakiem niebieskim i to już koło granicy polsko-słowackiej. A w tej pięknej trasie poza mną, podróżnikiem Itim, przemierza szlaki prawa ręka, magiczny karp. Dzień dobry. I mamy do przebycia około 16 km, może 18, bo trzeba byłoby policzyć, ile kilometrów zrobiliśmy z buta, z centrum Szczawnicy do, tak jakby powiedzieć, granicy pomiędzy Szlachtową a Szczawnicą. Natomiast tutaj obliczyłem, że nasza trasa ma około 16,4 km, czyli od miejsca, w którym zaczęliśmy,
czyli u wejścia do wąwozu Homole, który macie tutaj po lewej stronie, aż do centrum Szczawnicy, gdy będziemy schodzić szlakiem żółtym. Weszliśmy, proszę Państwa, do rezerwatu Wysokie Skałki. To jest jeden z czterech rezerwatów, który jest położony w pieninach małych, w których się znajdujemy, albo w pieninach wysokich, bo taka nazwa także gdzieś figuruje w przewodnikach. Pieniny małe dlatego, że pasmo ma około długości 18 km. Natomiast pieniny wysokie dlatego, że poza trzema koronami tu znajdują się wszystkie najwyższe szczyty w pieninach, czyli tak zwana podstawowa pierwsza dziesiątka. Rezerwat utworzony w 1961 roku dla ochrony skałek, dla ochrony roślin i zwierząt, które występują w takich właśnie rzadkich enklawach. Między innymi na skałkach wysokiej można było znaleźć gniazda orlika grubo-dziobego. To jest właśnie nasze podejście pod przełęcz, z której już granią wejdziemy na szczyt. Na zdrowie. Czat pisze na... Piszecie na, w komentarzach na zdrowie dla Mateusza. Natomiast pamiętam, że ostatnio jak wchodziłem na wysoką, to nie nagrałem wam tego cudownego podejścia. I dlatego po 2 latach śpieszę z przeprosinami. I macie taki krótki filmik właśnie z tego, jak wygląda podejście pod przełęcz. Za chwilę tu będzie rozejście szlaków. Wtedy, wówczas jak szliśmy tędy, to najpierw wyszliśmy na szczyt, a potem tutaj schodziliśmy i skręcaliśmy w lewo. Szliśmy w stronę przełęczy Rozdziela i schodziliśmy rezerwatem Białej Wody, Białą Doliną. My natomiast dzisiaj idziemy granią, główną granią małych pienin. Dotarliśmy, proszę Państwa, na przełęcz. Po lewej stronie macie masyw wysokiej. Tam za chwilę się wespniemy po schodach, bo na szczyt, jak pamiętacie, prowadzą schody z poręczami, więc trochę nasze kolana ucierpią na tym, ale mamy przed sobą jeszcze 2-3 podejścia, więc może warto sobie trochę wspomóc się w taki sposób. Natomiast tutaj na tej jakby drugiej przełęczy, bo tu mamy jedną przełęcz, którą mamy za sobą, natomiast przed nami jest jakby taka, widać, przełączka. Przed nami wszystko, co od tej przełęczy, jest już po stronie słowackiej. Także... Ale ptaki jednakowo ładnie śpiewają i na polskiej, i na słowackiej stronie. Widok, proszę Państwa, z wysokiej, najwyższego szczytu w pieninach. Góry Lewockie. Lewockie. Magura Spiska, część Weternego Wercha. Magura Spiska, część Rzepiska. Tatry, pieniny, Gorce. Pieniny Spiskie, pieniny właściwe. Pieniny małe. Magiczny karp. Jesteśmy, proszę Państwa, na przełęczy Stachurki. 905 metrów nad poziomem morza, a przed nami majaczy się szczyt Borsuczyny. 939 metrów nad poziomem morza. Na szczycie, ze względu na dużą ilość much, bąków, nie powiedziałem, że szczyt wysokiej, 1050 metrów nad poziomem morza, to był 400 szczyt na naszych trasach pieszo przez Małopolskę. A więc zaczynamy rozdział idący w stronę 500 szczytów w trasach pieszo przez Małopolskę. I oto weszliśmy. Szczyt Borsuczyn, 939 metrów nad poziomem morza. Dla nas to było bardzo szybko. Szybkie podejście. Za chwilę kolejne szybkie zejście i podejście pod szczyt zwanej Durbaszką. Także tych szczytów dzisiaj troszeczkę też nabijemy, żeby ta klasyfikacja szczytów zdobytych
w ciągu jednego roku szła do góry. Po za wysoką, którą zdobyłem 2 lata temu, wszystkie inne szczyty dzisiaj zdobyte będą zdobyte po raz pierwszy w moim życiu. Jesteśmy, proszę Państwa, na trzecim szczycie Durbaszka, 943 metry nad poziomem morza. I za chwilę dalej wzdłuż granicy ruszamy w stronę Wysokiego Wierchu. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Wysokiego Wierchu, 898 metrów nad poziomem morza. Mamy Tatry, mamy widok na Tatry, na Magórę Spiską, na Góry Lewockie i na szczyty, na których dzisiaj byliśmy. Między innymi na Wysoką, czyli najwyższy szczyt w Pieninach, z którego zeszliśmy. A ten szczyt jest naszym 4. dzisiaj. Jesteśmy w pobliżu kolejnego szczytu. Ten szczyt się znajduje w tamtym miejscu. Nazywa się Huściawa. Ma 818 metrów nad poziomem morza. No, co do tego szczytu, który myśmy tutaj mieli, mieliśmy bardzo ciekawe, mocne, ostre zejście, które, no, może powoli iść w stronę ściany. Do takich ścianek, jakie w tym roku już zaliczaliśmy parę, czy chociażby na ostatniej trasie, kiedy zaliczyliśmy pod Wielką Bukową, a wówczas okazało się, że to była dosyć spora ściana. I na pewno jedna z ciekawszych, które dotychczas mi się udało zdobyć. Więc kto nie powiedział, że Wielka Grapa Cisowa zimą raz. Wejście na górę Żar od strony kolejki 2. No i tutaj wysoki, wielki wierch. 3. Jesteśmy, proszę Państwa, na kolejnym szczycie. 5. nasz szczyt dzisiaj zdobyty. Cyrchle, 774 metry nad poziomem morza. Zmierzamy na zachód w stronę Łaźnych Skałek. Szlak omija, trawersuje północnym grzbietem. A potem będą kolejne szczyty już w pobliżu szczytu Szafranówki. Będzie na MKS. Czarna owca. Szukaj czarnych owiec. Raz, dwa. Trzy przed nami. Cztery, pięć. No nie, pełna kurwa. Be. Me. Be. Me. Be. Daj marchewki. Hej, doli. Jesteśmy, proszę Państwa, na kolejnym szczycie. Tym razem 736 metrów nad poziomem morza Witkula. Kolejny szczyt na naszej granicy polsko-słowackiej. I idziemy w tamtą stronę do szczytu Szafranówki. 743 metry nad poziomem morza. Pogoda, jak widzicie, cały czas piękna. Niekiedy są chmury, więc niekiedy nam zachodzi słońce. Przy tych miejscach, gdzie było trochę więcej, że tak powiem, otwartej przestrzeni, zawiewało mocnym wiatrem. Ale najczęściej to jest jednak ciepło, słońce, susza, która powoduje, że trzeba często pić wodę. Jesteśmy, proszę Państwa, na ostatnim naszym dzisiaj szczycie, nazwanym Szafranówką, 743 metry nad poziomem morza. No trochę tych szczytów dzisiaj było. Wszystkie one były graniczne, czyli leżące i po polskiej stronie, i po słowackiej. A teraz zaczniemy schodzić powoli do Szczawnicy w pobliżu PTTK Orlica. Jesteśmy, proszę Państwa, pod schroniskiem PTTK Orlica. Zeszliśmy właśnie z głównej grani Małych Pienin. Poniżej nas znajduje się już Dunajec. A tutaj od tego miejsca, mniej więcej jak te drzewa, w lewo zaczyna się przełom Dunajca, który można pokonać płynąc spływem Dunajca z Sromowców Niżnych. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.